Sny świętego Jana Bosko. Pierwszy proroczy sen. Święty Jan Bosko miał go już w wieku dziewięciu lat. Wtedy, po raz pierwszy, została mu objawiona przyszła misja. Na ogromnej łące zobaczył wielu chłopców, z których jedni Bawili się, drudzy śmiali się, inni zaś przeklinali. Jan rzucił się na tych ostatnich z krzykiem i pięściami, chcąc ich uciszyć. Wtedy ukazał mu się mężczyzna, szlachetnie odziany, z jaśniejącą twarzą. Kazał mu stanąć na czele tej gromady, mówiąc: Nie biciem. Ale łagodnością i miłością będziesz musiał pozyskać sobie nowych przyjaciół. Jaś poczuł się całkowicie niezdolny do wykonania zadania, ale mężczyzna dał mu nauczycielkę, pod której przewodnictwem miał stać się mądry, bez której wszelka wiedza jest głupotą. Tu odsłania się pierwszy i może Najistotniejszy rys tajemnicy świętego księdza Bosko, czyli całkowite zaufanie i zawierzenie Maryi, to ona w snach oprowadza go po tajemnicach życia duchowego. Ona też w tym pierwszym śnie pokazuje mu stado dzikich zwierząt, mówiąc, że to, co za chwilę stanie się z tymi zwierzętami, on musi uczynić dla jej dzieci jego przyszłych podopiecznych i oto dzikie kozły psy koty i niedźwiedzie przemieniają się w potulne i łagodne baranki sen o wężu zachęta do różańca w jednym ze snów ksiądz bosko jest wyprowadzany przez przewodniczkę na łąkę, na której widzi grubego, długiego na 8 metrów węża. Chce uciekać, lecz przewodniczka powstrzymuje go i zachęca do walki. Razem biorą sznur, rozciągają go nad karkiem potwora, uderzają, a potem zawiązują na szyi gada pętlę. Wąż się rzuca. Uderza cielskiem o ziemię, aż jego ciało zaczyna rozrywać się na strzępy. Przewodniczka zwija sznur i chowa do skrzynki. Po otwarciu skrzynki widać, że sznur ułożył się w słowa: Zdrowaś Maryjo. W tej chwili przewodniczka wyjaśnia: Wąż przedstawia demona, a sznur modlitwę: Zdrowaś Maryjo, a raczej: Różaniec, który stanowi kontynuację zdrować. Nim można pokonać, zwyciężyć i zniszczyć wszelkie piekielne demony. Niestety, w wizji sennej ku przerażeniu księdza Bosko, niektórzy chłopcy zbierali kawałki wężowego mięsa, jedli i zatruwali się nimi. Sen o chustkach dotyczący czystości. Fundamentem życia duchowego jest czystość. W jednym ze snów ksiądz Bosko zobaczył swoich podopiecznych, a każdy z nich trzymał w ręku białą chustkę z napisem Regina Virtuum, czyli królowa cnót, czystość. Nagle zerwał się ogromny wicher. Część chłopców natychmiast schowała chustkę. Niektórzy obrócili się na lewo, inni w prawo, inni zaś pozostali z wyciągniętą chustką. Rozszalała się burza, dziurawiąc i rozdzierając chustki na strzępy tak, że z niektórych nic prawie nie zostało. Przewodniczka wyjaśniła, że ci, którzy ukryli chustki, zachowali cnotę czystości. Pozostali zaś nieroztropnie wystawili tę cnotę na wicher pokus i nieuchronnie popadli w grzech. Ci, którzy obrócili się w lewo lub w prawo, zdołali połatać swoje chusteczki czystość poprzez sakrament spowiedzi. W wyniku wieloletnich doświadczeń święty przekonał się, że to właśnie nieczystość prowadzi młodych do egoizmu. Czystość zaś jest doskonałym gruntem dla rozwoju prawdziwej miłości. Sen o tratwie W innym śnie widzi ksiądz bosko wielu chłopców, bawiących się na ogromnej łące, których nagle zaczyna zalewać powódź. Wszyscy biegną, by schronić się w potężnym młynie o grubych ścianach. Poziom wody Stale się podnosi. Chłopcy dobiegają do ostatniego piętra, a fale powodzi zewsząd ich zalewają. Ksiądz Bosko, czując się po ludzku całkowicie bezradny, oddaje całą sytuację w ręce Maryi. Nagle dostrzegają samotnie dryfującą tratwę, na którą jednak można się przedostać po bardzo wąskim, lekko chwiejnym pniu drzewa. Bosko przechodzi pierwszy i z pomocą innych księży pomaga chłopcom przedostać się na tratwę niestety wielu chłopców się niecierpliwi wynajdują sobie jakieś inne kładki, nawet trochę szersze i bez pomocy księży ignorując krzyk księdza Bosko próbują się przedostać na tratwę większość traci równowagę i wpada do mętnej i cuchnącej wody Padając ofiarą własnej niesubordynacji. Schronieni na tratwie, chłopcy posilają się chlebem, zawierzając swój los Maryi. Ksiądz Bosko obejmuje dowództwo. Łódka mknie po wzburzonych falach, wszyscy są wtuleni w siebie, by nie wypaść. Nagle wpadają w potężny wir. Łódka wiruje wokół własnej osi, lecz wypchnięta siłą wiatru, nagle zatrzymuje się na niewielkiej wysepce. Część chłopców bez zastanowienia i bez pytania wyskakuje na pagórek, ciesząc się z ocalenia. Ich radość jest jednak krótka, gdyż momentalnie wody wzbierają, zalewając wysepkę wraz z nieposłusznymi chłopcami. Tratwa mknie nadal. Wszyscy modlą się na kolanach, trzymając się za ręce. Niektórzy jednak nonszalancko spacerują po krawędzi łódki, drwiąc sobie z rozmodlonych towarzyszy. Przy pierwszym podmuchu gwałtownego wiatru i ci wpadają w wodne odmęty. Inni jeszcze narzekają na zbyt długą i męczącą podróż i zaczynają szukać innej drogi ocalenia. Dostrzegają inne tratwy płynące w przeciwnym kierunku i próbują się na nie przedostać, Mimo nalegań księdza Bosko. Wszyscy ci giną w rwącej wodzie. Po długiej podróży w znacznie okrojonym składzie, wraz z niektórymi, których udało się wyłowić z wody za pomocą wędki, docierają na wyspę z rajsko piękną winnicą. Święty sam komentuje symbolikę tego snu. Rozległa równina to świat, powódź to jego zagrożenia. Młyn wyobraża kościół. Pięć drzewa służący za most to krzyż. Wielka tratwa to dom Maryi, oratorium. Chleb to przenajświętsza Eucharystia. Nagłe wiry, pokusy. Pagórek, który urzeka wielu, to światowe pragnienia. Kapłan uwijający się przy wyławianiu to spowiedź. Winnica to niebieska ojczyzna. Widać, jak wiele zagrożeń niesie ze sobą świat dla tych, którzy zmierzają do niebieskiej ojczyzny, ale widać też, że Bóg zaopatruje nas we wszystkie potrzebne środki, by tam dotrzeć. Inna sprawa to, czy zechcemy z nich skorzystać. W tym śnie szczególnie niebezpieczne wydają się dwie rzeczy. Pierwsza to nieposłuszeństwo, które doprowadziło do zguby wielu, druga to ziemskie, światowe pragnienia, symbolizowane przez małą wysepkę. Na pozór bezpieczny kawałek lądu, miejsce schronienia i odpoczynku od trudu wędrówki. A jednak ta iluzja, poczucia. Bezpieczeństwa i pokładanie nadziei w rzeczach światowych jest wyjątkowo groźne, może szczególnie w dzisiejszych czasach. Na dowód przytoczmy jeszcze jeden sen: spotkanie z nieżyjącym biskupem Ksiądz Bosko spotyka we śnie znajomego biskupa, który już nie żyje. Zadaje mu mnóstwo pytań odnośnie siebie i swoich chłopców, lecz biskup odmawia odpowiedzi uparcie, powtarzając: Nie wiem. W końcu, naciskany przez świętego, daje wskazówki dla chłopców: Powiedzcie im, by zbawili duszę, bo reszta niczemu nie służy. Aby byli dobrzy i posłuszni, aby byli dobrzy i się modlili. Aby się często spowiadali i przyjmowali komunię. Święty się nieco niecierpliwi i prosi o jakąś szczególną radę. Na to biskup. Powiedzcie im, że mają mgłę przed oczami. Jeżeli zaczną ją widzieć, to już dobrze. To rzeczy tego świata, które przeszkadzają w oglądaniu rzeczy niebieskich takimi, jakimi one są. Na pytanie o sposób Usunięcia tej mgły, biskup odpowiada: Niech wiedzą, że mundus totus in maligno positus est. Cały świat jest pod władzą diabła. Wtedy zbawią duszę. Niech nie dadzą się oszukać pozorom świata. Młodzi wierzą, że przyjemności, radości. Przyjaźnie tego świata mogą dać im szczęście, dlatego czekają tylko chwili, kiedy będą mogli się sami nimi rozkoszować. Ale niechaj pamiętają, że to wszystko jest marnością i smutkiem dla ducha. A skąd ta mgła pochodzi? Z nieskromności i nieczystości. Jako antidotum na tę mgłę, biskup zaleca strzeżenie cnoty czystości. Jak? Potrzebne są skupienie, posłuszeństwo, unikanie bezczynności i modlitwa. I co jeszcze? Modlitwa, unikanie bezczynności, posłuszeństwo i skupienie. I nic więcej. Posłuszeństwo, skupienie, modlitwa i unikanie bezczynności. Cuda Świętego Jana Bosko Rozmnożenie kasztanów. W niedzielę, po wszystkich świętych w 1849 roku, odbywało się w oratorium ćwiczenie dobrej śmierci czyli spowiedź i komunia święta wszystkich młodych internistów i eksternistów. Wieczorem ksiądz Bosko poprowadził ich na zwiedzanie cmentarza, obiecując obdarować ich po powrocie smacznymi jadalnymi kasztanami. Matka Małgorzata kupiła ich trzy worki, ale myśląc, że pół worka wystarczy, aby chłopcom sprawić przyjemność, ograniczyła się do ugotowania tej ilości. Gdy chłopcy wrócili i ustawili się jak żołnierze w szeregu, Jan Bosko zabrał się do podziału, napełniając każdemu jego beret. Co robisz? zawołała wówczas matka Nie mamy przecież tyle kasztanów ależ tak odparł ksiądz Bosko mamy ich przecież trzy worki ale tamte nie są ugotowane. A gotowane, czy nie? Dzielimy dalej, jak zaczęliśmy. I rzeczywiście, rozdawał dalej po pełnym berecie. Koszt tymczasem opróżniał się, było w nim już tylko parę garści, a chłopców jeszcze wielu. Po okrzykach radości nastała pełna niepewności cisza. Każdy bał się, by i dla niego nie zabrakło. Ale ksiądz Bosko nie zdradzał najmniejszej obawy, wręcz przeciwnie, mówił. Nie bójcie się, najlepsze są na spodzie. I, zakasawszy rękawy, zagłębiał dalej ręce w kosz i napełniał berety. A choć wiele wydobywał, ilość nie zmniejszała się, także wszyscy zostali obdarowani. Kiedy zaś zaniesiono kosz do kuchni, została w nim porcja dla księdza Bosko i dla jego matki. Tego wieczoru... Na dziedzińcu oratorium i na przeległych ulicach rozlegał się jeden okrzyk. Ksiądz Bosko rozmnożył kasztany. Na pamiątkę tego wydarzenia, we wszystkich domach księdza Bosko wieczorem w dniu Wszystkich Świętych rozdziela się gorące kasztany. Rozmnożenie komunikantów. Kiedyś, w dniu narodzenia Najświętszej Panny w roku 1847, około 650 chłopców przystąpiło do spowiedzi i miało przyjąć komunię świętą. Ksiądz Bosko rozpoczął mszę świętą w nadziei, że w tabernakulum znajdują się komunikanty. Puszka była jednak prawie pusta, a zakrystian zapomniał postawić na ołtarzu drugiej do konsekracji. Gdy nadeszła chwila komunii świętej, ksiądz Bosko spostrzegł zapomnienie za Krystiana. Cóż było robić? Podniósł oczy do nieba, westchnął głęboko, a potem zaczął rozdawać komunię i rozdawał wszystkim, jak gdyby nic się nie stało, a komunikanty rozmnażały się w jego rękach. Także mógł wszystkim udzielić ciała pańskiego, nie łamiąc ani jednej hostii. Zapytany przez chłopców jak tego dokonał odpowiedział spokojnie: No cóż, czy na skutek niedopatrzeń za Chrystiana miał być poszkodowany Jezus, który tak bardzo pragnął przyjść do waszych serc? Pigułki z chleba. W roku 1844, nijaki pan Turko zapadł na uporczywą gorączkę, i żadne zabiegi lekarskie nie mogły mu przywrócić zdrowia. Rodzina jego zwróciła się do księdza Bosko, który doradził choremu, aby odbył spowiedź i przyjął komunię świętą, a potem Wręczył mu pudełeczko pigułek, polecając zażywać je każdego dnia w określonej ilości. Jednocześnie zachęcił go, by odmawiać przy tym trzy razy witaj królowo do Matki Bożej. Po zażyciu kilku pigułek chory, który rzeczywiście się wyspowiadał i przyjął Komunię Świętą, wyzdrowiał zupełnie. Wszyscy byli zdumieni. Miejscowy aptekarz dokonał analizy tych. Cudownych pigułek i nie znalazł w nich nic oprócz chleba. Powtórnej analizy dokonał u drugiego farmaceuty i wtedy obydwaj zawyrokowali. To jest zwykły chleb. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wówczas pan Turko udał się do Turynu, by odwiedzić księdza Bosko i podziękować mu. Opowiedział o analizie składu pigułek i o wrażeniu, jakie ten wypadek wywołał w okolicy. Ksiądz Bosko, śmiejąc się, odpowiedział: tak, to był chleb. A trzy salwe regina, które pan odmawiał w stanie łaski, były jego cudownym dodatkiem. Uzdrowienie sześciu chłopców dotkniętych ospą. W maju 1869 roku ksiądz Bosko udał się do lanco Turyńskiego na uroczystość świętego Filipa Nereusza, patrona swego pierwszego zakładu. Zastał tam wszystkich pogrążonych w głębokim smutku, bo siedmiu mieszkańców internatu zapadło na ospę, a to groziło dalszym rozprzestrzenieniem się tej infekcji. Na tę wieść ksiądz Bosko powiedział. No tak, święto i ospa nie mogą iść w parze. Idźcie przygotować chorym ubranie, a ja przyjdę ich pobłogosławić. Na widok księdza Bosko chorzy zaczęli wołać. Księże Bosko, księże Bosko, czy możemy już wstać? Niech ksiądz nam udzieli swego błogosławieństwa. Czy... Ufacie Maryi? Tak, ufamy. A więc wstawajcie. Ksiądz Bosko pobłogosławił ich i odszedł. Wszyscy wstali i ubrali się. Potem pobiegli na podwórze wszyscy z wyjątkiem jednego, Barawale, który, wątpiąc w swoje uzdrowienie, dla bezpieczeństwa pozostał w łóżku. Wieczorem przybył lekarz z wizytą i dowiedziawszy się, że chorzy są na podwórku. W wilgotny i zimny wieczór zaniepokoił się, ganił ich za nieostrożność, zapowiadał, że będzie to miało fatalne następstwa. Potem wszedł do izby chorych, gdzie znalazł tylko jednego ostrożnego, Barawale, który pod troskliwą opieką lekarza wyzdrowiał po dwudziestu dniach, podczas gdy tamci, uzdrowieni natychmiast, od dwudziestu dni biegali i śpiewali wesoło. Szczęść Boże, jeśli spodobał Ci się ten darmował diabłek, proszę ofiaruj swą modlitwę za dusze czyśćcowe swoich najbliższych, przyjaciół, znajomych lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.